Zamordowany nastolatek odnaleziony w makabrycznym stanie. Policjanci długo nie mogli uwierzyć w widok rozczłonkowanego ciała młodego chłopaka. Porażające szczegóły. Poćwiartowany nastolatek chwilę przed śmiercią przeżył niewyobrażalny dramat. Służby, które natrafiły na szczątki 17-latka, nigdy nie widziały tak drastycznego widoku, o którym już nigdy nie będą w stanie zapomnieć. Okoliczni mieszkańcy nadal nie potrafią uwierzyć, że coś tak strasznego spotkało młodego chłopaka. Potworne doniesienia. Rozczłonkowany nastolatek odnaleziony, jak donoszą media, do wstrząsającego odkrycia doszło w miniony poniedziałek w Dublinie. Odnaleziono sportową torbę, w której znajdowały się ludzkie kończyny. Już dwa dni później, w innej części miasta, w płonącym samochodzie odnaleziono oddzieloną głowę oraz resztę ciała, jak ustalono, młodego chłopaka. Wszczęto natychmiastowe śledztwo, które miało pomóc w ustaleniu, do kogo należały szczątki. W piątek policji udało się ustalić, że zwłoki należą do zaginionego 17-latka. Keane Mulrad Woods przez kilka poprzednich dni był uznawany za zaginionego i był poszukiwany przez lokalne służby. Funkcjonariusze pracujący nad sprawą nie ukrywają, że nigdy nie widzieli tak porażającego widoku. Rozpoczęto poszukiwania winnego, bądź winnych, śmierci nastolatka. Już w pierwszej fazie śledztwa pojawiła się teoria mówiąca, że chłopak miał paść ofiarą wojny między gangami narkotykowymi. Ustalono, że Keane najprawdopodobniej najpierw został porwany, następnie torturowany, a chwilę przed śmiercią odcięto mu palce, po czym zamordowano i poćwiartowano. Wciąż jednak nie udało się ustalić, kto odpowiada za los chłopca oraz jakimi motywami kierowali się zabójcy. Wytypowano kilka możliwych scenariuszy. Dzisiaj grzeje, 1. Napad na polskich turystów za granicą. 2. Przestępcy weszli do autokaru. 3. Karol Strasburger zdradził, czego żałuje. Przykre słowa zwłaszcza dla córeczki. Inna wersja zdarzeń zakłada, że 17-latek znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Z kolei według innej z teorii, chłopak miał zginąć za kradzież klapków. Ponoć miał ukraść je jednemu z gangsterów w siłowni, a wideo z całego zajścia miało zostać opublikowane w sieci. Chłopak miał nawet pozować do zdjęcia we wspominanych klapach. Jednak dopiero dalsze działania śledczych pozwolą nam ostatecznie poznać prawdę o tym zdarzeniu. Najlepsze newsy dnia, źródło, Radio Z. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.